Powitajmy oklaskami wychowawskich lat Lutomorska. Łukasz Rybuszyn na czerwono Wisła Kraków, na żółto-czarno. 23 czerwca na stadionie imienia Stanisława Bąka w Wągrowcu rozegrany został mecz towarzyski MKS Nielba Wisła Kraków. Obie drużyny składy pierwszych jedenastek. Wisła Kraków z numerem 30 Gerard Pieszcza, numer 3 Gordon Gonoza, numer 6 Arkadiusz Głowacki, z 9 Rafał Wybuski, z numerem 10 Łukasz Gerguja, 15 Emanuel Sarki, 19 Patryk Małecki, z numerem 20 Michał Chrapek, 22 to Marko Jowanowicz, z numerem 28 Cezary Wilk. Dla Wisły Kraków był to pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera Franciszka Smudy. Mecz z Białą Gwiazdą był koronowaniem kończącej się ligi. Wydarzenie to zgromadziło na stadionie ponad 2000 kibiców. Wiślacy już w drugiej minucie mieli okazję na zdobycie gola. Prawym skrzydłem wystartował Gordon Bunoza. Na szczęście dla nielbistów odpowiednią czujność zachował Adrian Mikołajczak. Przez pierwsze 10 minut spotkania Wiślacy atakowali głównie lewym skrzydłem. Swoją okazję miał m.in. Cezary Wilk, którego skutecznie powstrzymał Paweł Ignasiński. W 14 minucie lewym skrzydłem wystartował Emanuel Sarki, posyłając piłkę w pole Pytkowskiego. Niefortunną chęcią obrony wykazał się w tej sytuacji Jakub Księżniakiewicz, zdobywając bramkę samobójczą i wyprowadzając tym samym podopiecznych Smudy na prowadzenie. Minutę później z lewej strony ponownie znalazł się Sarki. Wiślak dośrodkował piłkę do wbiegającego ze środka Rafała Boguskiego, który na szczęście dla żółto-czarnych minął się z piłką. Nielbiści wyszli z kontratakiem. Przed polem bramkowym Bieszczada faulowany został Łukasz Jasiński. Wykonywany przez Golińskiego stały fragment gry został jednak skutecznie zablokowany. Uratować tę sytuację próbował kapitan wągrowieckiej Nielby. Niestety strzał ten powędrował zbyt wysoko. Od początku spotkania Bieszczad nie miał wielu okazji do interwencji. Zdecydowanie więcej pracy w tym meczu miała obrona Wągrowczan. W 25 minucie Wiślacy wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Drugiego gola zdobyli jednak żółto-czarni. Tym razem w zamieszaniu podbramkowym pogubił się Ignasiński. W 36 minucie prawym skrzydłem wystartował Bunoza. Po dośrodkowaniu Gordona bezpośrednim strzałem na bramkę, Bichuna pokonał wybiegający ze środka Boguski.
W 44 minucie na koncie Wiślaków były już 4 bramki. Z prawej strony na bramkę Bichuna uderzał Patryk Małecki. Stojący przed nim Dawid Jasiński nie zdołał go jednak skutecznie zablokować. Bichun po raz kolejny skapitulował. Nielbiści zdobyli bramkę w 51 minucie. Karol Gregorek zagrał do Michała Golińskiego, który pokonał bramkarza Wisły. Kilka minut później z gola cieszył się Nowak. Nasz pomocnik zbiegł ze skrzydła w pole karne i uderzył w róg bramki Miśkiewicza. Żółtoczarni złapali kontakt. Piłkę przejął Paweł Nawrocki. Odegrał do Michała Golińskiego, który idealnym podaniem obsłużył Karola Gregorka. Gregor pewnym uderzeniem wpakował piłkę do siatki. W ostatnich minutach sam na sam wyszedł Gregorek, jednak futbolówka minęła lewy słupek. Mecz zakończył się wynikiem 4-3 dla Wisły Kraków. Na schodzących z boiska piłkarzy i trenera Smudę czekali kibice. Piłkarze Białej Gwiazdy rozdawali autografy i pozowali do zdjęć. Zakończyło się towarzyskie spotkanie pomiędzy Mogilewską i Jelgana Krakowską. Wisłą, Wisła zwycięża w Mogilewcu 4-3. Ja w imieniu Państwa dziękuję piłkarzom obu drużyn za stworzone budowisko, za 7 strzelonych bramek. Trener zespołu Wisły Kraków, pan Franciszek Smuda. Panie trenerze, pierwszy mecz sparingowy krakowskiej Wisły. Jak pan oceni grę swojego zespołu w tym dzisiejszym meczu? Trzeba ocenić to, można tak powiedzieć, na 2 zespoły, bo ten pierwszy zespół, w tym zespole można powiedzieć było większość zawodników pierwszej drużyny. Natomiast ten drugi zespół po przerwie to zespół młodej ekstraklasy i chciałem zobaczyć na tle waszej drużyny, jak oni się prezentują. Nielba Wągrowiec ma w swoim składzie kilku zawodników z przeszłością w ekstraklasie. Proszę powiedzieć, jak tutaj oceni pan postawę piłkarzy Nielby na tle krakowskiej Wisły? Na pewno w drugiej połowie strzelili 3 bramki, dominowali. Przede wszystkim pierwsze 20 minut tej drugiej połowy. Później ta gra się wyrównała, ale straciliśmy bramki po takich błędach jak na podwórku, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, to młoda ekstraklasa, chłopcy, którzy jeszcze muszą się uczyć. Ja myślę, że duże wrażenie na mnie zrobili zawodnicy grający z numerem 7, nie wiem nazwisko jakie, i ci zawodnicy, którzy już mają doświadczenie z ekstraklasy, to było widać, że potrafili rządzić na boisku. Przed bardzo wielu laty zdobywał pan z krakowską Wisłą Mistrzostwo Polski. Proszę powiedzieć, czy w tym sezonie Wisła nawiąże do tamtych pamiętnych wydarzeń? No, w tym sezonie jeszcze będzie trudno, ponieważ my musimy całkiem nowy zespół zbudować. Wiele zawodników
poodchodziło. Jeszcze oczekujemy paru zawodników, którzy do nas dojdą i to ten zespół nie może być zgrany teraz w czasie przygotowań do sezonu. Musi być zgrywany w czasie sezonu, także trudno pokusić się o mistrzostwo. W zasadzie można powiedzieć, nasza ostatnia rozmowa, Tomek. Powiedz tak na początek, co z tych 5 lat tutaj spędzonych w wągrowieckiej Nielbie będziesz wspominał najmilej? To jest mnóstwo rzeczy, to jest 5 lat, to jest kawał życia. To jest nie tylko boisko, to jest szatnia, to jest tyle emocji. Także tutaj będę wspominał każdy jeden dzień spędzony. To nie jest tak, że cokolwiek z tego i te fajne chwile, i te trudniejsze momenty, nic nie będzie wymazane. To jest coś, co zostanie gdzieś tam w moim sercu do końca życia. Myślę, że ta Nielba zostanie tutaj już na zawsze. Dzisiaj nasza drużyna nie odstawała w niczym od krakowskiej Wisły, 14-krotnego mistrza Polski. Powiedz, jak byś ocenił postawę naszych piłkarzy? Troszeczkę radości nam dały te zmiany trenera Smudy w drugiej połowie, bo my mogliśmy w końcu pograć. Byliśmy wtedy równorzędnym rywalem, strzelaliśmy bramki. Ja jestem tu od 5 lat, jeszcze nigdy nie było tylu kibicom, jeszcze nigdy nie udało się tylu osobom naraz dać tyle radochy. Myślę, że fajny mecz. Tutaj nie ten wynik, ale kilka fajnych zagrań i trochę emocji na koniec, bo goniliśmy ten wynik. Myślę, że fajna nagroda i dla chłopaków, i dla kibiców na koniec sezonu. Mecz Nielby z Wisłą Kraków to bez wątpienia największe wydarzenie piłkarskie w tym roku w Wągrowcu. Nielba! Nielba!